Witajcie, kochani. Chciałam Wam dzisiaj pokazać tak w skrócie, ale arkusz po arkuszu, najnowsze kolekcje AB Studio Agi Baraniak i zacznę od kolekcji tej Love for All Things. Jest naprawdę superowa. W pięknym, vintage'owym klimacie. Zaraz Wam tutaj pokażę każdy arkusz po kolei. Z tyłu okładki mamy takie różne obrazki, tagi, ramki i tak dalej, które możecie sobie wyciąć i wykorzystać w projektach. Arkusz drugi z takim fajnym zegarem. Także mamy tutaj jeszcze w tle takie cyferki, literki, przepraszam. Cyferki są tylko tu. Z drugiej strony drucik, czyli coś, co Aga lubi. Przecierki, gdzieś jakieś takie damaski, pismo, także bardzo fajny. Tutaj mamy drzwi. Drzwi, one są w takim fajnym kolorze. To jest bodajże teal. Fajna taka kładka, klamka. Nie wiem, jak to można tutaj nazwać. I ten arkusz, zobaczcie. Jest po prostu fantastyczny. Nie mogę się napatrzeć i już myślę, co z nim zrobić, bo teoretycznie jest to kawałek garnituru, tak? Ale zobaczcie. Normalnie daje tyle możliwości, że naprawdę muszę się zastanowić, jak go wykorzystać. Dobrze. Tutaj mamy ścianę taką obdrapaną z farby, także też coś bardzo fajnego. I taką dość mocno powiększoną koronkę i przeszycia. Kolejny arkusz, to już taki miszmasz troszkę wzorów. Jest też drucik, są jakieś gdzieś tutaj koronki, jest troszkę pisma, damaski. Także bardzo fajny i arkusz z cyframi. I do wycięcia, myślę, też mogą być fajne do kartek czy jakichś innych prac urodzinowych. Ale jako tło do layoutu też myślę, że się sprawdzi. Kolejny arkusz. Arkusz tutaj jest mocno koronkowy, ale naprawdę w takim fajnym, vintage'owym klimacie. A z drugiej strony jest coś, co bardzo lubię, a mianowicie spękania. Uwielbiam, także na pewno też wykorzystam raczej chyba tą stronę właśnie dzięki tym spękaniom. Kolejny. Dużo pisma, liter, oczywiście są te charakterystyczne dla Agi druciki, a z tyłu szufladki, czyli coś, co wiele z Was, myślę, lubi i nie jednej z nas by się takie coś przydało w pracowni. Tutaj już taki troszkę ciemniejszy wzór, zobaczcie, taki trochę tajemniczy, ale myślę, że może być bazą do powstania wielu fajnych, ciekawych, magicznych nawet projektów. Tu już mamy, myślę, że to z jakiejś skrzyni jest tutaj to drewno z kołatką. I tu jeszcze są nadrukowane literki. Tu już mamy tak troszkę z gazety, jakby wydruk, ale z paskami, także nie taki czysty. I tutaj też jeszcze troszkę spękań, troszkę metalu niebieskiego i trochę liter. Bardzo, 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 bardzo fajna kolekcja. Następna, którą Wam pokażę, to będzie kolekcja Mayday. Jak ją zobaczyłam, jak Aga pokazywała na stronie sklepu, na fanpage'u, to i wiecie, kto zna mnie, kto gdzieś tam kojarzy moje takie wcześniejsze prace, to wie, że uwielbiam takie plamy farb, różne takie czarne akcenty, wystemplowane kleksy i tak dalej. I zobaczcie, to jest taka kolekcja, którą możecie wykorzystać, jeśli marzy Wam się też zrobienie takiej pracy. Nie do końca wiecie, tu już macie takie tła praktycznie gotowe. Najpierw co? Z tyłu okładki mamy tutaj tagi.
Takie naprawdę to jest takie mocno mixmediowe, ale już gotowe, także nie pofaluje Wam się papier ani nic takiego. Pierwszy arkusz tu z tej strony to jest naprawdę taka farba gęsta, widać takie maziaje, różowa, biała, żółta i trochę czerni, a z drugiej strony jest dużo żółci i bieli, przeszycia, no naprawdę powiem Wam, jest to spore ułatwienie, myślę, jakby ktoś z Was chciał zobaczyć, czy taki styl Wam pasuje, a nie ma za wiele mediów, to naprawdę wystarczy taki arkusz, do tego jakieś zdjęcie, parę dodatków i sobie możecie zobaczyć, czy Wam takie coś podpasuje. Tak mi się wydaje. Kolejny arkusz, tu już mamy takie fajne przeszycia, kółeczka poprzeszywane, mnóstwo takich przecierek, zacierek i z tej strony nawet taki tutaj kawałek materiału przeszyty, jakiegoś płótna. Oczywiście dużo, 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 dużo farby. Ciekawa jestem, jak Aga robiła te papiery. Muszę ją podpytać. Zobaczcie. Tu znów też farby, naprawdę dużo. Nici, przeszycia, występowane różne wzory, pochlapane. No, pięknie. Pięknie to naprawdę wygląda. Kolejny arkusz. Wracamy troszkę do różu. O, fajne takie tekstury, naprawdę mix mediowe. A tu troszkę już delikatniejszych pociągnięć pędzlem, do łagodniejszych może troszkę projektów, czy nawet pod jakieś dziecięce prace. I ten róż jest po prostu piękny. No, żółty z czarnym też lubię i chyba kiedyś coś zrobiłam w takich kolorach. Tak, pamiętam. Było coś takiego, także lubię, lubię, lubię bardzo. Tu już mamy taki niebieski, troszkę wpadający już w turkus z czarnym. Tu już cały arkusz jest zamalowany fajnie. Tu różne takie kawałki materiałów, więc to też daje fajny efekt. Tutaj też taki miks kolorów. O, zobaczcie, tu takie występowane żółte kropeczki. I ostatni arkusz, troszkę różu, różnych takich właśnie stempli, rysunków. I z tyłu już dużo nici, też fajne takie poprzecierane tu. Super, naprawdę. To chyba będzie pierwsza kolekcja, którą pociacham. Potem będzie ta poprzednia. Love for all things. A teraz Wersal. Wersal, ale jaki nie do końca Wersal, ale charakter na pewno ma. Popatrzmy. Z tyłu okładki mamy tu piękne takie rysunki damy. Dużo kwiatów i super vintage'owy zegar. Kolejny arkusz. Piękny odcień granatu z takim naprawdę bladym, brudnym, tutaj niebieskim. Z drugiej strony już troszkę kompozycji kwiatowych, jest delikatniej. Tu mamy już odrobinę złota, odrobinę. Bardzo fajnie wkomponowane jest to złoto w ten granat. I jeszcze takie białe ornamenty, a z tej strony fajne okna, duże, takie naprawdę, no do wielu ciekawych projektów mogą się przydać, nawet takie z witrażami. Myślę, że jakby ktoś miał cierpliwość, to i pokolorować może. Tu już troszkę roślinek, gałązek, literek, a z tej strony, nie wiem czy dobrze widać tutaj ten budynek, tak jak przez mgłę i znów taka ściana obdrapana z farby, gdzieś ta farba odłazi. Tutaj kilka elementów do wycięcia. Hortensja, listki, jakieś gałązki, jest też mak. A z tej strony cały arkusz zadrukowany w takie piękne akwarelowe hortensje. Ja już obmyślam plan
jak zrobić takie z papieru, także będę się starała taki kolor uzyskać. Tu troszkę takiej delikatności mamy i paski. Paski bardzo lubię ten wzór pasków Uwagi i też jeszcze takie z nierównymi krawędziami i ten kolor jest naprawdę fajny. Myślę, że do letnich morskich prac też będzie się świetnie nadawał. Tutaj też już wracamy troszkę do złota i do konturów w sumie kwiatów. Tu jest puste, nie mamy w środku nic, ale to bardzo fajny efekt daje razem. O, i ten jeszcze, już takie bledsze jest to złoto. Jest granat, ciemniejszy, jaśniejszy, troszkę czerni, szary i biel. Tutaj kwiaty na mocno granatowym tle, a z drugiej strony znów paseczki, ale już troszkę różu tutaj mamy. Ciekawa jestem, jak ten róż z tym granatem będzie się komponował. Na pewno się o tym niedługo przekonam. Tutaj też biały roślinny wzór, na już chyba najciemniejszy ten granat tutaj jest. I z tej strony też takie roślinki, kwiatuszki, takie charakterystyczne właśnie dla papierów Agi. Aga, piękne kolekcje, naprawdę. I ostatnia, którą Wam dzisiaj pokażę, to jest kolekcja Diva. To chyba ulubienica jest Agi właśnie. No jest pełna takiego, jakby ten kolor nazwać, to jest taki, jak ostatnio rozmawiałam z Bogusią, to było buraczkowy róż, tak? Z tej strony, zobaczcie, bardzo fajny pomysł, macie gotową praktycznie stronę pod layout, wystarczy wkleić zdjęcie, dołożyć parę kwiatów i gotowe, no ewentualnie jak ktoś lubi jeszcze więcej może urozmaicić tą kompozycję, ale dla kogoś na przykład początkującego jest to bardzo fajna pomoc i wskazówka. Następny arkusz, pełen kwiatów, liści, a z drugiej strony taki granat podobny, ciemny, niebieski jak w poprzedniej kolekcji. Bardzo mi się podoba ten odcień, naprawdę. Tu już mamy buraczkowy róż, jak ja to nazywam, a jest naprawdę piękny jest ten odcień. Nie jest taki fuksjowy, mocny, taki siarczysty, że tak powiem, a jest taki stonowany i naprawdę bardzo elegancki. A tutaj biel i czerń i kwiaty. Tu tak jak wcześniej widzieliśmy też takie kontury kwiatów bez wypełnienia, tylko gdzie niegdzie zachodzi tutaj damaskowy wzór, a z tej strony troszkę delikatności, taki fajny, elegancki. Tu mamy kompozycje kwiatowe i z tej strony troszkę kwiatów, o, przeszycia, które też na pewno znacie z papierów AB Studio. Tutaj fajne takie bukieciki do wycięcia, zobaczcie. I dwie takie bazy to można wykorzystać, myślę, może przyciąć i do kartki, albo gdzieś do albumu już całą pod zdjęcie wykorzystać. Naprawdę fajnie to wygląda i te kolory, no popatrzcie tylko. To jest coś fajnego. Z tej strony już bez różu, troszkę szarości niebieskiego gdzieniegdzie. Kolejny arkusz z kwiatami. Gdzieś tutaj mamy taki wzór, teksturę ściany. I tutaj troszkę ciemniejszy ten buraczek jest. Tagi do wycięcia, zegary, ramki, które też możecie wykorzystać w wielu projektach, a z drugiej strony już praktycznie same kwiaty i liście. Piękne. Naprawdę, popatrzcie. Tutaj ściana. To są jedne z moich ulubionych wzorów. Bardzo lubię te takie tekstury. I z tej strony dużo listków, kwiatów,
też tylko naszkicowanych możecie sami pomalować. A tu już takie gotowe, tylko wyciąć, wkleić i wykorzystać w pracy. To tyle na dzisiaj, to koniec tych nowości. A nie, jeszcze, przepraszam Was bardzo, mam tu jeszcze coś. Coś, co bardzo chciałam zobaczyć, pomacać, dotknąć. Tutaj mamy na folii, zobaczcie. To jest fajne. Naprawdę jeszcze nie używałam takich folii. Nie wycinałam nigdy takich elementów z folii. Także jak tylko to zrobię, na pewno się pochwalę. A tu są piękne kalki. Oj, powiem Wam, że głowa aż kipi od pomysłów po prostu, jak to wykorzystać. Nie mogę się doczekać, aż któryś z nich po prostu będę mogła Wam pokazać. Tymczasem to tyle. Koniec tych pogaduszek. Trzeba się wziąć do pracy i do ciachania. Mam nadzieję, że Wy też już macie te papiery. Jeśli nie macie, to chyba czajcie się na nie. Pokażcie koniecznie na grupie AB Studio Inspirations. Chętnie wszyscy popatrzymy i na pewno Aga również. Żegnam się z Wami teraz. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!